Sponsorem programu są Militaria.pl Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale Warnews.pl, a dziś moim i Państwa gościem, przyjaciel naszego kanału Marcin Gliwa. Witam Cię serdecznie Marcin. Witam serdecznie Ciebie, widzów i oczywiście Warniusa. Marcin, zanim przejdziemy do tematu naszego dzisiejszego spotkania, ja zachęcę naszych widzów do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania naszego kanału, ale także kanału Marcina, do którego link znajdziecie w opisie tego materiału. A skoro jest z nami Marcin, to nie będzie wielką tajemnicą, że porozmawiamy o sytuacji na froncie, a dziś chcielibyśmy się skupić wyłącznie na rejonie Bachmutu i tego legendarnego w ostatnich dniach. Czasy Wiaru. Marcin, co tam się dzieje? No, Czasy Wiaru no, to jest takie miejsce, klucz tak naprawdę i dla Rosjan, a szczególnie dla strony ukraińskiej. Mamy tam zaciekłe walki. One się toczą już naprawdę kawał czasu, bo pamiętajmy, że jeszcze kilka miesięcy temu ta linia przebiegała całkiem troszeczkę w innym miejscu, natomiast dzisiaj przebiega już na, na przedmieściach e, Czasy Wiaru i tak naprawdę Rosjanie tutaj. Jak to mówią niektórzy ukraińscy dowódcy, chociaż uważam, że, że to jest taka no, troszeczkę podpucha, y, może i nawet taka próba podpuchy dla samych Rosjan, żeby wyznaczyć im termin. Może taki termin faktycznie padł, natomiast oni mówią, że na 9 maja, na Dzień Zwycięstwa nad Faszyzmem, no w końcu Rosjanie walczą z faszystami z Kijowa, tak, więc, więc może coś w tym jest. No, natomiast ja przymykam oko na to, y, patrzę na to, co się dzieje, a, a dzieje się sporo w tym rejonie, bo naprawdę walki, walki tam. Są dość zaciekłe, można powiedzieć. Rosjanie nie odpuszczają, atakują nie tylko za dnia, ale atakują też i w nocy, wykorzystując, że tak powiem, pory, pory nocne. Więc tutaj, no, sporo, sporo. Powiem ci, że sporo i. i... Wiesz, zastanawiam się, Marcin, nad jednym. No. Bo my, jak sobie często rozmawiamy, to pamiętasz w tamtym roku rozmawialiśmy też o, yy, o maju, o tym, że znowu Armia Rosyjska potrzebuje zwycięstwa. Czy Czasy Fiar znowu jest takim propagandowym punktem na mapie medialnej Federacji Rosyjskiej w jej propagandzie, że pokażemy, że do tego dziewiątego, hurra, Armia Czerwona ruszyła? Nie, znaczy, wiesz co, ja myślę, że teraz. Yy... Inaczej ci powiem, sytuacja, w jakiej znajduje się armia ukraińska jest ciężka, dlatego że jest problem z tą amunicją. Ona teoretycznie niby jest, mówi się, że ukraińscy dowódcy mówią, że na niektórych rejonach, na niektórych odcinkach frontu na jeden nasz pocisk Rosjanie mają 5 lub 10, więc to było, zawsze przewaga była po tej stronie rosyjskiej, chociaż i oni ściągają amunicję, czy to z Korei, czy to z Iranu. Natomiast myślę, że zmieniło się trochę myślenie w armii rosyjskiej. Tam nie ma już planowania, przynajmniej w mojej ocenie planowania operacji o głębokim zasięgu czy operacji, które doprowadziłyby do szybkich działań czy szybkich sukcesów na linii frontu. Myślę, że rosyjskie, przepraszam, dowództwo doszło do wniosku, że lepiej będzie działać w perspektywie wyniszczania, bo, bo każda. Doktryna wojskowa kładzie nacisk na wyniszczenie siły żywej. Jeżeli nie ma wyniszczenia siły żywej, no to mamy tą zwartą linię frontu i, i walki mogą być tutaj zaciekłe. Jeżeli wyniszczymy tą siłę żywą, to w tym wypadku ta linia frontu zawsze będzie na tyle słaba, że może pęknąć i w końcu będziemy zajmować ten teren, który chcemy. Natomiast tutaj Rosjanie troszeczkę zmienili swoją taktykę. Oczywiście ona dalej powoduje, że ponoszą ogromne straty, i tutaj dla tych, którzy nie wiedzą to, czy nie wierzą nawet w te, w te straty, warto sobie pooglądać filmiki i to nawet rosyjskich żołnierzy, którzy pokazują kolegów, którzy polegli, że tak powiem, na danym odcinku, poczytać sobie Oryksa, poanalizować straty dzienne, które są, bazują na zdjęciach czy na materiałach wideo i są weryfikowane przez osoby postronne. Natomiast tutaj pewna taktyka. Z wykorzystaniem lotnictwa, wykorzystaniem bomb szybujących, UMPK, więc tutaj to wszystko daje pewien, pewien taki schemat rosyjskich działań, które od kilku miesięcy mają miejsce. I, I tutaj ukraińskie dowództwo stara się przeciwdziałać na ile może, bo tu też dochodzimy do tych problemów, które tak naprawdę ma ukraińska armia, a tym problemem jest. W mojej ocenie problem z obroną przeciwlotniczą na krótkim i na średnim zasięgu, już nie pominę fakt dłuższego, dalekiego zasięgu, czy tam powiedzmy tego najwyższego piętra. Próby zasadzek organizowane przez armię ukraińską oczywiście przynosiły konsekwencje dla lotnictwa rosyjskiego, natomiast też wiemy, że przynajmniej dwie baterie zostały zniszczone patriotów, więc tutaj mamy też i akcje i reakcje, tak? Na pewne, pewne działania. Ale to też świadczy o tym, że Rosjanie wykorzystują bardzo dobrze swoje rozpoznanie, nie boją się atakować daleko na zapleczu frontu i co ciekawe, szybkość podejmowanych decyzji po stronie rosyjskiej no, jest zdecydowanie szybsza niż kiedyś. Tutaj powyciągali wnioski. Armin, ale ja bym jeszcze chciał przepraszam, że ci się wtrąciłem, ale zaczepić jeszcze chwilkę o to lotnictwo. Ja analizuję doskonale, wiesz, na bazie komunikatów tych oficjalnych i medialnych i ministerstw, czy to obrony Ukrainy, czy Federacji Rosyjskiej. I na jedną rzecz zwróciłem uwagę. Rosjanie coraz częściej się chwalą właśnie zrzucaniem tych bomb szybujących. Tych materiałów, tych oficjalnych nawet na stronie rosyjskiego MON jest coraz więcej. Oni też zaczynają informować o swoim, posu, swoich, jak to się mówi, atakach i oni wprost mówią o kilkuset metrach, o, o kilkudziesięciu metrach. Czy my rzeczywiście będziemy teraz obserwować, zresztą chyba obserwujemy od dłuższego czasu taką typowo wojnę, wojnę pozycyjną? Wiesz co, to ja bym to określił jako bardziej wojnę na wyniszczenie wojnę, która tutaj ma zadać jak największe straty stronie ukraińskiej, i o tym też rozmawiałem z Marcinem Ogdowskim, że to jest ta koncepcja wojny, którą, do której dąży teraz strona rosyjska. Nawet ponosząc ogromne straty, ona jest w stanie sobie na to pozwolić. To, o czym wspomniałeś o tych materiałach wykorzystywanych przez Ministerstwo Obrony. Rosji odnośnie użycia lotnictwa. Tych materiałów jest całkiem sporo, bo to lotnictwo faktycznie od wielu miesięcy dość aktywnie działa w strefie przyfrontowej. Mamy filmiki z samolotów Su-20, które tutaj latają już nad Bachmutem, czyli to mamy gdzieś w przestrzeni 10-15 km od linii frontu, to jest bardzo blisko. Mamy bomby fabry, które tutaj są zrzucane z kilkudziesięciu kilometrów i one sobie dość precyzyjnie, można powiedzieć, lecą w dany rejon. Natomiast to wszystko jest konsekwencją pewnych braków po stronie ukraińskiej. No niestety, pomoc, która została ograniczona przez Stany Zjednoczone, bo to, co Marcin też Okrtawski mówił, że ona idzie, jest gdzieś tam, ale to nie jest to, co kiedyś tak. Mamy przecież mniejsze dostawy, one są, ale są cały czas mniejsze, jeżeli chodzi o Unię Europejską, czy o kraje europejskie, bo tak możemy powiedzieć. No i czekamy cały czas na to lotnictwo, na te F-16. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, coraz więcej głosów nawet po stronie ukraińskiej mówi, że no F-16 byłoby świetną maszyną na 2023, no 2024 będzie problem, dlatego że no nie będzie tych maszyn aż tyle, żeby można je było wykorzystać. W dość dużej liczbie na danym odcinku. Oczywiście one mogą tutaj zagrozić stronie rosyjskiej, samolotom rosyjskim. Same też będą musiały mieć się na baczności, bo, bo mówiłem też tutaj o, o rosyjskich środkach napadu powietrznego, czy powiedzmy pocisków powietrze-powietrze. Natomiast pojawienie się F-16 z odpowiednim uzbrojeniem spowoduje, że Rosjanie będą jednak musieli troszeczkę z dalsza zrzucać te, te bomby szybujące, więc to też jest. Pewien, znowu wiesz, akcja i reakcja, tak? Coś na coś. No ale, Marcin, z drugiej strony my nie obserwujemy już tych filmików, które obserwowaliśmy na początku wojny, bo mam wrażenie, że nawet na tej podstawowej obronie powietrznej, czyli tych ręcznych zestawów, to też kuleje po stronie ukraińskiej, bo my nie widzimy tak, teraz tak. tych sukcesów, tych udokumentowanych sukcesów, bo nie chcę mówić o tych sukcesach, którymi Ukraińcy się chwalą, a nie przedstawiam na to żadnego dowodu, ale mieliśmy na początku wojny masę informacji z wykorzystania właśnie tych ręcznych zestawów przeciwlotniczych, a teraz tego nie ma. Wiesz co? Po części jest to spowodowane tym, że tych zestawów może być mniej. To raz. Po drugie, musimy też popatrzeć na to, jak działa rosyjskie lotnictwo. Bo wiesz, żeby taki zestaw, żeby śmigłowiec czy, czy samolot wszedł w zasięg takiego ręcznego zestawu mam to, no, to musi być kilka kilometrów. Aż tak blisko nie podchodzą. To jest też doświadczenie już tych dwóch lat, gdzie, gdzie Rosjanie wynieśli już pewne doświadczenia. Chociaż ostatnio pojawił się filmik z rejonu Wasiliwki, to jest rejon Doniecki na północ od Abdiwki, gdzie zestrzelony został K-52 i jest nagrany sam materiał zestrzelenia, znaczy no samego zestrzelenia, i tutaj pojawił się też w moim raporcie. Natomiast, co wykorzystano do, do zestrzelenia tego śmigłowca, ciężko powiedzieć, tak naprawdę, bo wiemy, że strona ukraińska ma pro, porządne i dość duże problemy, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Marcin, Marcin, przechodzimy zatem płynnie do sytuacji wokół czasy Fiaru, wokół Bachmutu. Zaprezentuję Państwu oczywiście Mapę Marcina. Marcin, czym dysponują Rosjanie, czym dysponują Ukraińcy, jakie jednostki mierzą się między sobą? I jakie twoje oceny są te, tego dalszego ewentualnego postępu Wojsk Federacji Rosyjskiej? Oh. Słuchaj, ja ci powiem tak. Jeżeli, Prędzej, lepiej nam jest omówić stronę rosyjską tak naprawdę, jeżeli chodzi o jednostki, niż stronę ukraińską. Za, za chwilkę wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że Rosjanie rzucili tam tak naprawdę 98. Dywizję Powietrzno-Desantową Gwardii. Trzy pułki tej dywizji nacierają. Wsparte 11. Brygadą Powietrzno-Desantową czy Szturmową Gwardii i szeregu innych, pomniejszych pododdziałów, które są bardzo mocno wspierane przez artylerię oraz lotnictwo. To jest taki schemat, prawda? I pamiętajmy też, że te jednostki WDW, które działają tutaj, one są całkiem inaczej wyposażone, zdecydowanie lepiej, posiadają, że tak powiem, wyższy poziom wyszkolenia, wyższy poziom wyposażenia, działają lepiej i są zorganizowane naprawdę dość dobrze, jeżeli chodzi o jednostki WDW. Jeżeli chodzi o jednostki ukraińskie, to ja powtarzam to już któryś tydzień z kolei, że bardzo mnie tutaj zastanawia sposób działania strony ukraińskiej. Potwierdzają to pewne też źródła i żołnierze, że te pozycje o tym rejonie umocnionym, bo przecież było mówione, że czas i wiar jest rejonem umocnionym, czyli te umocnienia tam. No, są budowane, czy były budowane, strona ukraińska miała czas na to, żeby umocnić miasto, tym bardziej po upadku Bachmutu, więc to było oczywiste, że Czasy Wiar, jako, jako miejsce następnej bitwy, będzie. To jest tylko kwestia czasu. Oczywiście była szansa tutaj pewnych działań strony ukraińskiej, która prowadziła działania, czy to na jachidne, biło Chorivkę, czy też na, na północnym odcinku, czy na południowym, na południowym zakończyło się to zdobyciem Kliściejówki i Andriówki, natomiast to nie rozwiązało problemu, myśmy tutaj myśleli o tym, że strona ukraińska będzie dążyła do, do odcięcia całego tutaj zgrupowania rosyjskiego, była taka szansa, natomiast rozproszenie tego wysiłku na różnych odcinkach sprawiło, że no, nigdzie się nic nie udało, taka jest prawda. Dzisiaj z perspektywy tego czasu możemy uderzyć się w piersi powiedzieć: no tak, no, ale to też są rzeczy, które my widzimy po pewnym czasie. Natomiast jakie błędy popełniono, nie wiemy. Strona ukraińska twierdzi, że no, to była wymuszona ofensywa przez Zachód. No dobrze, okej, okay, ale to mimo, że wymuszona była przez Zachód. To oni realizowali to i realizowali to na kilku odcinkach. Czy błędem było zachodu wymuszenie ofensywy? Pewnie tak, bo wiadomo było i wiemy dzisiaj, że ten sprzęt nie docierał w takiej ilości, jak powinien być, i ta ofensywa była nie do końca dobrze przygotowana. No Natomiast... i obsługa przecież, no przecież tak. pamiętamy te błędy Ukraińców chociażby w obsłudze Bradley'ów czy innego zachodniego Oczywiście, sprzętu. Tak. Ale wiesz, no mamy też rozproszenie tego wysiłku, tak, nie, nie skoncentrowano się na dwóch tylko skoncentrowano się na czterech czy na pięciu miejscach, więc tutaj rozproszenie wysiłków skutkowało tym, że tak naprawdę nigdzie nie byli na tyle mocni i silni, żeby zrealizować chociaż podstawowe cele. Ale dzisiaj obrona obrona czasy wiaru, jak sami Państwo widzicie, na wzgórzach, natomiast to miasto jest na wzgórzach przedzielone też kanałem, który tutaj jest przeszkodą wodną dla strony rosyjskiej. Natomiast mamy tutaj. Szereg różnych pododdziałów, grup batalionowych, mniejszych oddziałów, która, które tak naprawdę powodują, że ukraińskie dowództwo nie jest w stanie w 100% działać na tym odcinku frontu pełnym zestawieniem sił, czy też pewnym zestawieniem. Bo te jednostki mają różny poziom wyszkolenia, te jednostki poniosły różne straty. To też naprawdę tak nie wiemy, jaką siłę bojową przedstawiają te jednostki. To są rzucane kolejne grupy batalionowe. To mi trochę przypomina taki Bachmut słuchaj, gdzie rzucano kolejne grupy batalionowe do obrony. Żołnierze piszą, że te umocnienia czasy wiaru to nie są takie umocnienia, jak można byłoby się spodziewać. To też coś daje do myślenia. Natomiast na dzień dzisiejszy linia obrony Przebiega na przedmieściach czasy wiaru, i też tutaj pojawiły się pewne rzeczy. Ja jeszcze cały czas szukam informacji i, i, i czekam na, na potwierdzenie tych informacji odnośnie tego, o czym też mówiłem jeszcze kilka tygodni temu. Dlaczego stronie rosyjskiej udało się tak szybko podejść pod czasy wiar? Tutaj jest mowa o pewnej jednostce i, i, i tutaj pewni dziennikarze już ta, ta sprawa nabiera też. Tempa i, i, i też pojawiają się coraz większe informacje odnośnie działań pewnej jednostki i, i problemów, jakie tam w tej jednostce istniały. Nie będę tutaj wymawiał ani mówił o, o tej jednostce, natomiast sprawa jest bardzo zawiła. Ma tutaj pewnie będzie miała duży wpływ na to, co się dzieje z tą jednostką. Pytanie, czy zostanie rozwiązana, czy też nie zostanie rozwiązana. Natomiast no, sprawa jest rozwojowa, tak bym to określił. Jeżeli chodzi, już zostawię tą jednostkę, bo to, to nie jest mała jednostka, ten problem i tej jednostki to też pokazuje, jak działa ukraińskie dowództwo. Słuchajcie, Mateusz, ukraińskie dowództwo potrafi dzielić formację, brygadę na różne grupy bojowe i wysyłać na różne odcinki frontu. I tak to mniej więcej działa. Od dłuższego czasu, że większość tych formacji albo się szkoli, odpoczywa, czyli, że tak powiem, uzupełnia swoje siły. Pytanie, w jakiej sile bojowej są te jednostki, które są na tyłach? Czy to nie jest też tak, że na front wysyłamy zbiorczy batalion na tyle w miarę wzmocniony, żeby prezentował jakąś siłę bojową i mógł tutaj toczyć walki? Wiemy, że Ukraina boryka się z żołnierzami. Weszła, została podpisana ustawa o, o poborze i zmniejszeniu wieku poborowych do 25 lat. Ile to da, nie wiadomo. Mamy też tutaj zawiłość tej ustawy, która no, w swoich poprawkach wyklucza możliwość wysłania czy demobilizacji żołnierzy powyżej 3 trzech lat walki, czy 36 miesięcy chyba. Bodajże. No bo to w pewnym momencie był problem, nie? Że, A, że wiesz, ci, ci którzy... którzy walczą od trzech lat, być od dwóch lat, ponad dwóch lat na froncie, perspektywa tego, że on i tak nigdy nie zostanie wypuszczony do domu, dopóki ta wojna się nie zakończy, to jest taka trochę marna, że tak powiem, propozycja. Bo ja uważam, że powinno tą furtkę im zostawić, że wiesz, po tych 36 miesiącach możesz zostać, jeżeli czujesz się na siłach, albo możesz iść do demobilizacji, czyli możesz iść na tyły, będziesz instruktorem, będziesz gdzieś na tyłach, będziesz przekazywał swoje doświadczenie. Natomiast dzisiaj tak to wygląda słabo ci powiem, i to też w pewnym sensie pokazuje, jaka jest sytuacja tej Ukrainy. Po części trochę na swoją winę, po części też na, na to, co się dzieje na linii frontu. A pamiętajmy, że oni cały czas odpierają te ataki. To nie jest tak, że wiesz, ten front się gdzieś załamał i, i, i trzeba było odskoczyć. Odskoczyli... Nie, no przecież, Martin, widać po twojej mapie, no, rok temu rozmawialiśmy o Bachmucie. No to nie są jakieś ogromne postępy, no nie oszukujmy się. No nie, natomiast problemy są i problemy pewnie będą przez jakiś okres czasu narastać. Sami wstawiliście jak u informację, że 180 tysięcy amunicji z inicjatywy czeskiej będzie w czerwcu już przekazane, przynajmniej tak się spodziewają, w czerwcu przekazane w stronie ukraińskiej. 180 tysięcy Tutaj mamy też informacje przecież o zakupie przez Ukrainę czy 150 tysięcy pocisków. Wiemy też, że sama Ukraina w swoich fabrykach, które są poukrywane, czy działają w sektorze prywatnym, dość sporo też produkuje. Natomiast ile to jest, tego tak naprawdę nikt nie wie. Tak? No plus rosyjski potencjał, no nie oszukujmy Potem się, te sankcje, jest... sankcje, nic nie sankcje nic nie robią, a przemysł wojenny hula. No hula, o hula, no słuchaj, hula, natomiast... Dzisiaj wszyscy stwierdzają, że jednak przemysł rosyjski nie jest w stanie zrównoważyć strat, jakie ponoszą, więc tutaj też pojawiają się głosy, że to, co wyciąga się z magazynów, no, daje im jeszcze niecały rok. Natomiast jaka jest prawda, na ile ten przemysł będzie w stanie, że tak powiem, dawać nowy sprzęt, ile będzie w stanie zrównoważyć strat na froncie, to wszystko zależy od tego, jakie straty też Rosjanie będą ponosić. Ja się Marcin jeszcze zastanawiam, bo jest kwestia tej nowej ustawy, o której wspomniałeś o mobilizacji i ten wiek obniżony do 25 lat. Zdziwiło mnie trochę, że ona chyba wchodzi dopiero za 2 czy 3 tygodnie. Tak, Gdzie, gdzieś, gdzieś nawet czytałem komentarze w ukraińskiej prasie, że, że Straż Graniczna może się gdzieś tam spodziewać zmożonego ruchu 25-latków tak. na granicy rumuńskiej czy polskiej. Więc zobaczymy, jak to będzie. No bo z jednej strony przez tych filmików, gdzie tam te służby poborowe chodzą po miastach, to niemal codziennie po kilka sztuk można znaleźć, jak na siłę wręcz wciągają tych ukraińców. Zgadza się. Tak jest. Natomiast to nie jest nic nowego. To jest proceder, który już na Ukrainie od przynajmniej od dobrego roku jest. W pewnym sensie nie był nagłaśniany, teraz jest nagłaśniany, bo jest problem większy, tak? No jest problem z tą motywacją, o ile kiedyś tam sama Ukraina nie potrzebowała motywacji, tych ochotników było całkiem sporo i, i, i wiemy, co było w pierwszym roku wojny, tak naprawdę to jest to, co teraz Marcin Mukowski powiedział. Oni potrzebują kolejnego wstrząsu, kolejnej motywacji dla społeczeństwa, które by zrozumiało, że ta wojna cały czas jest, ta armia została pozostawiona sama sobie. Mamy zmiany w dowództwie, mamy zmiany w dowództwie operacyjnym, taktycznym, na szczeblu brygad, dowódców. To dzieje się od wszystkiego, który, jak mówią, żołnierze, doświadczeniu żołnierzy, wymaga tutaj od dowódców jakby to powiedzieć Pewnych działań, które mają tutaj wzmocnić tą działanie bryg, brygad ukraińskich, i, i to ma być robione właśnie pod auspicjami wykonywania rozkazów, determinacji i, i, i tym podobnych. A nie do tej pory tak było, że kozaczenia, czy też i, i, i że tak powiem, działania na własną rękę, tak naprawdę. W, bo każdy patrzyłby na, na, na siebie, a nie na cały odcinek frontu. Natomiast jeżeli chodzi o czasy wiar, słuchaj, od kilku tygodni walki na przedpolu osiedla Kanał, bo to jest taki wysunięty na wschód dzielnica, można powiedzieć, czasy wiaru, walki tam trwają, bardzo zacięte walki na północnym skrzydle, bo po zajęciu Bogdaniwki strona ukraińska broni się na przedpolu Kałeniwki, to jest taka osada pomiędzy Bogdaniwką a, a w czasy Wiarem na północ, troszeczkę. Nie wiem, czy da Rady przybliżyć mapę. Wiesz co, zobaczymy. O, mamy. Tak, tu mamy jest. Bogdaniwkę, i tutaj mamy taką nazwę pod, na, pomiędzy 56 a Brygadą Laju, to jest Brygada Policyjna. Jest tam Kaleniwka, to jest taka miejscowość, która jest bardzo ważna dla strony ukraińskiej i bardzo ważna też dla strony rosyjskiej. Dlaczego? Bo sami żołnierze mówią, że Kalinivka jest miejscowością czy osadą, która blokuje ruch Rosjan od strony północy. I tutaj, jeżeli strona rosyjska będzie chciała na przykład okrążyć czy oskrzydlić od północy, to ta osada łącznie z krycholiwką jest taką barierą, która broni jakby czasy wiaru od północy, Mamy też pasmo Wzgórz, po, bardziej tam po lewej od tej miejscowości, które też jest bardzo ważne. Natomiast na południe od Czasy Wiaru mamy Iwaniwkę, czyli Iwanivskie, tak się nazywa, lub Krasne w zależności. Ja podaję jako na miejscowość Krasne. Ona częściowo jest zajęta przez stronę rosyjską, natomiast walki w tym rejonie są bardzo zacięte i tutaj penetracja tego wybrzuszenia, tej doliny, to, to ja już ostatnio powiedziałem, że... Penetracja nie oznacza, że te siły rosyjskie cały czas tam są. Natomiast ta penetracja wzdłuż tej doliny jak najbardziej ma miejsce. Natomiast ciężko jest się w niej utrzymać, dlatego że te pozycje rosyjskie w dolinie są jakby ostrzeliwane ogniem krzyżowych z, z, z trzech stron, można powiedzieć, bo od południa północy i od zachodu i, i raczej nie daje. Dlatego Rosjanie wzmocnili nacisk na, na ten, tą dzielnicę kanał mieszkalniową i toczą się zacięte walki właśnie w tym rejonie i w rejonie Lasku, więc tutaj też mamy zacięte walki. i Tutaj są pododdziały różnych brygad: 67., 42., 5., 93., jednostek obrony terytorialnej ze 127., 241, z 80., no przeróżne oddziały, a to tylko w mojej ocenie, jest problemem dla strony ukraińskiej, gdyż, tak jak powiedziałem, to są pododdziały różnych brygad, o różnym wyszkoleniu, o różnym wyposażeniu, które nie prezentują tego samego poziomu i ciężko jest dowodzić taką grupą. Jeszcze jest dobrze, jeżeli te grupy na przykład ze sobą jakoś współpracowały wcześniej, znają się ci dowódcy, mają jakieś tam kontakty między sobą, potrafią współdziałać, są to odpowiednie osoby. Natomiast Jakim problemem dla strony ukraińskiej jest na przykład ściągnięcie w ten rejon trzech całych brygad i obsadzenie tego frontu trzema brygadami powiedzmy elitarnymi. Mamy przecież w tym rejonie 93, 92, 5 Szturmową, która walczy od ponad półtora roku na tym rejonie, więc to też świadczy o tym, że te jednostki, które powinny być dawno zrotowane, tak jak trzecia Brygada Szturmowa, która odpoczywała ponad dwa miesiące na froncie i została rzucona do awliwki też są i nawet na tym odcinku, więc tutaj jest problem ukraińskiego dowództwa, bo się okazuje, że tak naprawdę może się okazać, że to, co powiedziałem już wcześniej, część ukraińskich brygad jest cieniem własnej jej wielkości, tak naprawdę po tych dwóch latach wojny. Tak jest. Marcin, przyglądamy się zatem bacznie, co przyniosą kolejne dni. Ja Państwa na taką stałą aktualizację odsyłam, oczywiście, na kanał Marcina. Link, oczywiście, w opisie. Marcin, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas i udostępnienie nam swoich materiałów. Nie ma problemu. Ja tak dążył jeszcze do tego, żeby mieć informacje odnośnie tego, co się dzieje względem jednej jednostki. Myślę, że też się podzielę z tobą informacjami, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, która może mieć naprawdę dość duży wpływ nie tylko na armię, ale też na to, co się dzieje w Ukrainie. Ale o tym nie będziemy mówić jeszcze teraz, bo potrzebujemy troszeczkę więcej informacji. Zatem czekamy na te informacje. Na pewno, jeżeli tylko się pojawią, znajdziecie je oczywiście na naszym Twitterze warnews.pl. Jeszcze raz gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę i do zasubskrybowania naszego kanału. A moimi Państwa gościem był Marcin Gliwa. Dziękuję Państwu, dziękuję Mateuszu. Pozdrawiam. Sponsorem programu były Militaria.pl.